Trzeba palić wszystkim, poza oczywiście oponami i tym podobnymi rzeczami, bo Polska musi być ogrzana. Powiedział 3 września 2022 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego wywołała entuzjazm wśród szerokiego grona użytkowników pieców typu kopciuch. Mimo wieloletnich działań jest ich nadal ponad 2 miliony, a wysoka cena i niedostępność węgla zachęcają do poszukiwania alternatyw nie zawsze ekologicznych, ale jak się okazuje popieranych przez samego prezesa. Okazało się, że w sprawie ogrzewania wiedza Jarosława Kaczyńskiego zatrzymała się gdzieś w czasach jego wizyty w Wiedniu. Ewidentnie ogrzewaniem siedziby na Nowogrodzkiej oraz domu na Mickiewicza prezes nie zajmuje się osobiście. Niestety słowa Jarosława Kaczyńskiego, tak doceniane przez jednych, dla innych stały się pstryczkiem w nos, o ile nawet nie kopniakiem w tyłek. Parę słów zdyskredytowało błyskawicznie wieloletnie działania alarmów smogowych, wielogodzinne debaty sejmików nad lokalnymi uchwałami w sprawie czystego powietrza, a w końcu wszelkie programy typu czyste powietrze. Okazało się, jak kilka nieodpowiedzialnych słów może całą misterną robotę i miliony złotych w to wsadzonych puścić z dymem. To chyba najlepsze określenie. To, co powiedział Jarosław Kaczyński, nie jest też wbrew pozorom dobre dla posiadaczy kominków i wszystkich palących drewnem i peletami. W roku 2015, po kilku latach pracy, w której uczestniczyli też naukowcy z Polski, Parlament Europejski przyjął dyrektywę Unii Europejskiej 1185/2015, tak zwany ekoprojekt, która ustaliła minimalne parametry dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Producentom i handlowcom dano trochę czasu i obecnie wyłącznie kotły, piecyki i wkłady kominkowe spełniające ekoprojekt mogą być sprzedawane i instalowane. A więc nie palimy już w byle czym. Zdecydowana większość województw w Polsce przyjęła uchwały o poprawie jakości powietrza, które eliminują lub ograniczają stare urządzenia, dopuszczając tylko te spełniające wskazany wyżej ekoprojekt oraz wyliczają właściwe paliwa. Niektóre z uchwał są nawet w tym temacie drastyczne, zakazując palenia drewnem w dużym stopniu lub całkowicie. Ogólnie przyjęto, że drewno spalane ma mieć poniżej 20% wilgotności, a pelety, jedno z popularniejszych odnawialnych paliw, już od dawna są certyfikowane i nikt rozsądny nie kupi czegoś, co nie spełnia norm EN+. Ba, wiele urządzeń na złym paliwie po prostu działać nie będzie. Nie wiem też skąd te opony, bo mój eksperyment wciśnięcia opony do paleniska kominkowego, dużego, nie powiódł się. A więc w zdecydowanej większości przypadków nie palimy też byle czym. To coraz bardziej świadomi palacze drewna sprawili, że Polska przekroczyła 16% udziału OZE w końcowym zużyciu energii. Tego nie da się osiągnąć paląc wszystko, w tym śmieci i opony. Nie wypowiadam się o kopciuchach, palaczach węgla i węglopodobnych produktów. Ale jeśli prezes i jego doradcy nie dysponują aktualną wiedzą o paleniu drewnem, to warto skorzystać albo z materiałów kampanii Drewno Pozytywna Energia, albo po prostu poczytać magazyn Świat Kominków, czy zajrzeć na www.kominki.org w internecie. Można też w ramach wyjazdów w Polskę spotkać się z działaczami branżowych organizacji kominkowych i z duńskich przy kominku. Przy nowoczesnym palenisku w cieple spalanego czysto drewna będzie okazja do zmiany opinii i powstrzymania się na przyszłość od niefortunnych wypowiedzi. Prezesie, wiem, że Polska musi być ogrzana, ale czy palmy mądrze, palmy czysto nie brzmi lepiej?